powiedzieć, czym jest w ogóle psychoedukacja? Trudno tak zdefiniować w jednym zdaniu, więc ja powiem kilka funkcji, jakie pełni psychoedukacja. Przede wszystkim psychoedukacja jest taką pierwszą interwencją terapeutyczną. Brzmi groźnie interwencja terapeutyczna, ale w istocie rzeczy chodzi o to, że psychoedukacja to jest takie narzędzie, które dostarcza człowiekowi takiej wiedzy psychologicznej, to jest wiedza, a co za tym idzie, również narzędzi. W związku z tym człowiek może się uczyć nowych umiejętności, które będą mu potrzebne na przykład do tego, żeby w lepszym dobrostanie żyć. Dobrym przykładem będzie pokazanie, jak działa psychoedukacja w takiej profilaktycznej formie, kiedy osoba dowiaduje się, że wzór spożywania alkoholu przez nią, uznawany za naturalny i oczywisty, nie jest wzorem prawidłowym i może doprowadzić do uzależnienia. I to jest taka pierwsza interwencja, że słuchaj, jeżeli ty tak pijesz, to wiesz, że to oznacza to, to, to i to. Do temu też służy psychoedukacja. Psychoedukacja jest w tym sensie profilaktyką. Tak jak powiedziałam przed chwilą, że możemy dzięki psychoedukacji zatrzymywać, czy mieć szansę zatrzymać rozwój jakichś nieprawidłowych zachowań. I to może dotyczyć różnych rzeczy, mnie jako mamę, żonę, męża, bo to będzie dotyczyło relacji międzyludzkich, to będzie dotyczyło umiejętności komunikowania się, czyli takich szereg umiejętności psychologicznych, człowiek nabywa, uczy się. Milena, to tak jeszcze w pigułce, gdybyś mogła podsumować, dlaczego tak ważna jest psychoedukacja? Bo dostarcza wiedzy na twój temat. Człowiek musi być siebie ciekawy, bo to jest ważne, żeby siebie znać, więc dostarcza tobie informacji na twój temat. Po drugie, ma działanie profilaktyczne, bo być może jest tak, że przeczytam jakiś artykuł albo zobaczę jakieś webinarium i na przykład pomyślę sobie, kurczę, może ja mam jakiś kłopot, tak, że może warto się tym zająć. Profilaktyczne, no ale też stymulujące rozwój.